Czołem kochani, w dzisiejszym odcinku założymy 200-litrowe akwarium od podstaw. Pokażemy krok po kroku, jak dobrze wykonać podłoże, jak stworzyć aranżację, by była dobra zarówno dla oka, jak i dla ryb. A także pokażemy, jak prawidłowo przyklejać oraz sadzić rośliny. Zapraszam. Partnerem odcinka jest Grand Papas, polska organizacja e-sportowa. Jesteśmy na Podkarpaciu, w Rzeszowie, mieście seksu i biznesu. To tutaj odwiedziłem Damiana i wspólnie z nim stworzymy od A do Z akwarium w sposób szybki i łatwy. Jeszcze tylko rundka po tutejszych sklepach zoologicznych i bierzemy się za akwarium. Na początek odsuniemy sobie akwarium, by lepiej przykleić tło. Tło nie będzie ani białe, ani czarne, tylko powracamy do lat 90. i kleimy kolorowe tło. Łatwo się klei, bo tylko używamy taśmy przezroczystej, samoprzylepnej. Chwila i gotowe. Jeśli chodzi natomiast o podłoże, to użyjemy JBL-a Manado. To jest substrat naturalny, 10-litrowy. Zanim jednak pobawimy się podłożem, to klikamy kciuka w górę i niech ten odcinek leci w świat, a bardziej płynie. Szczególnie wy, ludzie z Podkarpacia, ręce w górę. Jeśli chodzi o podłoże, ważnym elementem jest to, by substratu nie było widać. Dlatego użyjemy tutaj kartonu, by zrobić zabezpieczenie, by na tej przedniej szybie był widoczny tylko i wyłącznie piasek. Piasek dajemy kwarcowy od firmy Aquael. To jest polska firma dla tych, co dopiero wchodzą w świat akwarystyki. Musieliśmy sobie oddzielić właśnie substrat od widocznej jakby warstwy piasku, od tej przedniej szyby, by to wyglądało w miarę estetycznie. Substrat natomiast jest rozprowadzony tam, gdzie powinny być rośliny. Więc nie dajemy substratu w miejscach, gdzie będzie tylko i wyłącznie plaża i będą kamienie. Przy okazji, jak zauważyliście, że na ręce mam plaster, więc jestem po oddawaniu krwi. Wy również możecie oddać krew, bo nasza krew ratuje innym życie. Szczególnie teraz, na wakacjach, jest ona tym bardziej potrzebna. Zatem zachęcam do oddawania krwi. Już ułożyliśmy sobie warstwę substratu. Warstwa też poszła grubszego piasku, co Damian wcześniej dziś kupił. Oczywiście to poszło pod spód. Ładniejszy, że tak powiem, piasek dajemy na wierzch i po bokach, żeby to ładnie estetycznie wyglądało, bo mimo wszystko zależy nam również na tym, żeby to wszystko jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie wyglądało. Nie dajemy oczywiście płaskiego dna. Ludzie lubią oczywiście mieć płaską podłogę i równy sufit, ale ryby i zwierzęta akwariowe lepiej się czują, jak podłoże czy tam dno jest bardziej takie pagórkowate. Zakrywamy tutaj warstwę substratu. Powinno się zakrywać minimum 2-centymetrową warstwą piasku, by ten substrat
nie wypływał, nie wychodził poza ten piasek i nie brudził nam po prostu tego podłoża, na którym tak bardzo nam zależało by było bez szwanku, że tak powiem, bez szwanku i by było jednolite. Tutaj pokazałem palcami, że faktycznie jak ten substrat wygląda w głębi. Wysypujemy cały piasek, który mieliśmy. Szkoda zostawiać. W razie czego się dokupi. No i wyciągamy już specjalne moje przyrządy akwarystyczne. Troszkę się pobawimy szpachelką. Co można ręką, to można ręką. Niekiedy trzeba użyć jednak specjalistycznego sprzętu, by to jednak nieco lepiej wyglądało. Jest troszkę zabawy, ale na pewno warto. Z pewnością zauważyliście, że tam gdzie jest substrat, jest wyższa warstwa, tam pójdą rośliny z tyłu. Z przodu jest mniej więcej od 2 do 5 cm ta warstwa, z tyłu nawet już jest około 12. Przymiarka korzenia, jak mniej więcej ma wyglądać. I przechodzimy do następnego etapu. Słów kilka o sprzęcie. W akwarium znajduje się filtr Aqual Ultramax 1500. Dodatkowo jest grzałka Eheim Jagger 200 W. Oraz mamy tutaj programator czasowy do gniazdka z rozgałęźnikiem, by mieć wpływ na oświetlenie. Ustawiamy sobie przez Wi-Fi w telefonie, od kiedy do kiedy takie światło ma się włączać i wyłączać. Filtr Ultramax 1500 jest fajnym rozwiązaniem, bo to jest od 250 do 400 litrów. Filtr przepływ ma do 1500 i jest energooszczędny, bo ma 17 W, pobiera prądu, jest przede wszystkim cichy i ma regulację przepływu. Więc na taką 200 się idealnie nadaje. No to teraz bierzemy się za aranżację. Przede wszystkim będziemy tutaj korzystać z kamieni Dragonstone oraz z korzenia. Do korzenia będziemy przyklejać mech Christmas Moss. Mamy specjalny klej do tego, specjalny klej do roślin Microbe Lift. On kosztuje mniej więcej 40 zł, można go nabyć albo w sklepach zoologicznych, albo na Allegro. Przyklejamy ten mech na korzonek. Damian przykleja, bo ma mniejsze dłonie i akurat tutaj jest wygodniej na korzeń kleić takimi mniejszymi rękoma niż moje graby wielkie. Oczywiście tu są różne sposoby klejenia, że tak powiem, tego mchu. Jeśli ktoś chce, żeby był cały obklejony ten mech, tym mchem korzeń, to warto podzielić ten mech na dużo, dużo mniejsze kawałki i w pewnych odstępach go przykleić. Akurat ten klej do roślin jest moim zdaniem lepszy od zwykłych super glue czy kropelki, bo jak już przypuśćmy,
coś się stanie z tym mchem i nam zgnije, albo się nie przyjmie, to nie zostawia on śladów na korzeniu. Jeszcze tutaj widzę ostatnie naklejonko. I ten mech jakoś został rozdysponowany na tym korzeniu. Co się okaże, to jeszcze coś będzie na tym korzeniu, co na początku nie zauważyliśmy, ale na to będzie jeszcze czas. Później sami zobaczycie. Tutaj wstępne ustawienie korzenia. Teraz wygląda lepiej. Pora teraz na skałki. Skałki są Dragon Stone. One kosztują mniej więcej 20 zł za kilogram, więc najlepiej na żywo sobie podjechać do jakiegoś sklepu i sobie wybrać. Gdyż wiadomo, przez internet to różne mogą przyjść. Jeśli chodzi o aranżację, należy pamiętać, żeby kamienie nie zasłaniały całego akwarium. One powinny, większe kamienie, znajdować się z tyłu, mniejsze z przodu. Tak samo górki robi się z tyłu, niższe dno robi się z przodu, by też niejako zmusić ryby, by pływały w tym miejscu, gdzie my chcemy. Więc robimy im więcej przestrzeni z przodu akwarium, z przodu zbiornika. Na tył umieszczamy wyższe rośliny, wyższe kamienie, wyższe skałki, wyższe korzenie, by one po prostu pływały, że tak powiem, z przodu tego akwarium. Oczywiście ryby są różne, są mniej, bardziej płochliwe i jeśli sobie weźmiemy takie gatunki mocno płochliwe jak, nie wiem, neon zielony czy danio perłowy niebiański, to one gdzieś tam będą się zazwyczaj chować. Ułożyliśmy już kamienie. Jak widzicie, z tyłu zostało jeszcze kawałek miejsca od szyby do tych kamieni. Specjalnie też pod roślinki, specjalnie też dla miejsca dla ryb, żeby mogły się gdzieś schować. Bierzemy się teraz za sadzenie roślin. Mamy wiele tu gatunków roślin zakupionych. Jak widzicie, one są już fajnie wyrośnięte, więc to akwarium naprawdę będzie wyglądało już na gotowe do zamieszkania przez zwierzęta. Mamy tutaj cztery rodzaje rośliny Echinodorus. Mamy Blecherae, Hot Paper, Rose i Barthi. Wszystkie rośliny umieszczę w opisie. Ich nazwy oczywiście. Dodatkowo jeszcze będziemy sadzić czerwoną Alternatę Reineki Mini. Naprzód Staurogenę Repens. No i jeszcze nam się schował
Anubias lanceolata. Na początku sadzimy oczywiście najwyższe rośliny na tył akwarium. Mój sprawdzony sposób na sadzenie z tyłu roślin to jest sadzenie na szachownicę. Sadzimy na szachownicę, by te liście u roślin zbytnio się nie dotykały, nie przeszkadzały jedne drugim. Wiadomo, będą, prędzej czy później będą się stykać, ale można te stykanie, że tak powiem, nieco ograniczyć. Jak już wcześniej wspominałem, do korzenia jeszcze będzie doklejana jedna roślinka, a mianowicie Anubias lanceolata. Użyjemy znów tego kleju. Damian dobry jest w klejeniu. Oczywiście te rośliny, sadzenie tych roślin schodzi troszkę czasu, więc nie zapominajmy o popryskaniu ich wodą. Tutaj kolejne przymiarki do następnych roślin. Mamy pewien plan, żeby środek zostawić plażę, żeby była plaża dla, powiedzmy, kirysków czy dla innych stworzeń, żeby ten prawy róg bardziej zazielenić. Więc sadzimy rośliny po prawej stronie zbiornika. Jedna roślinka zielona widzę z lewej strony, Damian ją posadził. Kolejne mniejsze już zielone sadzę po prawej. Też jak zauważyliście, robię taką szachownicę. Staram się w miarę zbić ten piasek. Wiadomo, wody się wleje, to jednak jeszcze te rośliny mogą się nam zruszyć. Z góry wygląda to następująco. Mamy jeszcze tutaj rośliny mniejsze. Alternatera Reineke Mini i Staurogene Repens. Dzielimy sobie tutaj na szczepki, że tak powiem. I spróbujemy tutaj powkładać to naszymi narzędziami. Pierwsze próby się nie powiodły, zatem najlepsze są palce do tego. Alternatera Reineke Mini jest sadzona z tyłu, w centralnym miejscu z tyłu. Jeśli podrośnie nam, a powinna podrosnąć do około 10-15 cm, to będzie fajnie wyglądało ten czerwony kolor za tą bramą z korzenia z tyłu. Jeszcze alternatera została posadzona z lewej strony, z tyłu oczywiście, żeby przód zostawić wolny, że tak powiem, wolny do podziwiania, wolny do pływania dla ryb, żeby nam przede wszystkim nie zasłaniało widoku. Więc wiadomo, sadzimy mniejsze rośliny z przodu, większe na środku, a te największe na planie tylnym. Ostatnią rośliną, jaką tutaj włożę do podłoża, jest Staurogene Repens. Ułożymy ją w taki jakby trójkąt, gdzie koniec akurat tych roślin kończy się na początku korzenia.
tworzy nam to pewien efekt takiej bramy wejścia do tego świata, do tego wejścia do tego świata skalnego. I kompozycja graficzna, że tak powiem brzydko, tego akwarium będzie kompletna. Będzie kompletna, będzie fajnie wyglądało. Te wszystkie roślinki będą się układać jakby w jedno miejsce. Będą ten środek akwarium będą sprawiały, że będzie on bardziej wyrazisty. Teraz właśnie widać, że jest konkretna linia zrobiona z tych roślin i prowadzi ona na środek. Z tyłu są posadzone, jest alternatera rejnek mini, troszkę z boku, przy grzałce. Już możemy odstawić akwarium przed zalaniem wody. Bo później to by było ciężko. Jesteśmy silni, no ale bez przesady. 200 kilo akwarium, czy ze skałami i ze szkłem 260, to jednak ciężko by było. Teraz wlewamy wodę, wiadomo, żeby sobie coś podłożyć, żeby nie zrobić jakiegoś syfu, żeby substrat nie wypłynął na wierzch. Część tutaj, jak widzicie, wypłynęła. Później to się na spokojnie pozbiera, żeby jakoś to wizualnie wyglądało. I tak wygląda oto akwarium 200-litrowe z zestawu OptiSet od polskiej firmy Aquae. Mam nadzieję, że akwarium Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej zwróciło Waszą uwagę. I dajcie przede wszystkim znać, czy odwiedzamy Damiana za 2 miesiące, jak to wszystko się rozhula, jak już będą podrośnięte te rośliny i jak już będą pływały tutaj u niego rybki. Ciekawostek mogę dodać, iż wylot filtra został skierowany bardziej na taflę wody, żeby spowodować większy ruch tej tafli, aczkolwiek mimo wszystko najprawdopodobniej będzie tutaj dokupiony skimmer, żeby zniwelować tą błonę bakteryjną. Najprawdopodobniej też będzie dokupiona tutaj świetlówka plant, bo wiadomo, jakie Aquae ma w zestawie świetlówki. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie aranżacji akwariów. Pamiętajmy, by wszelkie rodzaje skałek nie dotykały bocznych szyb akwariów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zakładałem swoje akwarium 405-litrowe, link znajdziecie w opisie. Tymczasem to nie koniec filmu.
zapraszam na Making of. Dupeczki z uszała też się nagrywa? O, elegancko gotowca, nie? Ty wypinasz koło do nagrania. Musisz przyklepać, bo ty tak dobrze zaklepujesz. Nie zrobiłeś? To po co taką dużą? Wystarczyła taka jak przedtem. Ty kurwa, będzie rozepchać. Nie jemy. Nie rób dziurę. Ja nie wiem jak ty chcesz. No to tak, żeby dobrze. Przestaw roślinkę, zobacz jak ona się tam rozkłada. Nie za blisko? Tak, tak. Na dwa palce! To też się dostajesz jak tylko na tych. O, na palcach. Może ci przyjdzie czasami. Faworycika nie chcesz?